Dalszym filmem rozpoczynam nowy sezon nagrywania filmów z łazienki. Rodzina jest już w komplecie, a to oznacza, że towarzysz Michał znowu przeniósł się do swojego rewolucyjnego, łazienkowego studia nagrań. Więc jest to pierwszy film w roku 2022 nagrywanym z łazienki i na pewno nie ostatni. Zanim przejdę do zasadniczej treści filmu, to chciałbym tutaj zareklamować wynalazek mojej żony, wynalazek, który przyjechał z Polski. Są to kredki do malowania po wannie, a także do malowania po kafelkach. No i cała tutaj wanna jest w tym momencie właśnie obiektem twórczości mojego synka. Ale towarzysz Michał także skorzystał z kredek i nie wiem, czy widać, tam zrobiłem takiego właśnie komunistyczny symbol, a tam z kolei jest hasło, nie wiem, czy to widać, więc później zweryfikujemy. W każdym razie jest tam młot i sierp, a także hasło równość, socjalizm, internacjonalizm. Dobra, więc dzisiejszy filmik będzie poświęcony środowisku polskich kuców i dramie, która ma tam miejsce. Jest to w pewnym sensie kontynuacja filmu, który nagrałem kilka dni temu. Filmu, którego bohaterem był niejaki Cezary z Włocławka, który przeniósł się na Majorkę. I ten Cezary występuje w internecie pod pseudonimem Trader21. Więc ten Trader21, już mówiłem o nim, że jest to właśnie taki finansowy coach, który tam wymądrza się troszkę na temat ekonomii tylko po to, żeby wciskać młodym, głupim ludziom różne tutaj właśnie projekty szkoleniowe. No i chcę wam powiedzieć, towarzysze, że tutaj w internecie mamy całkiem niezłą bazę informacji na temat tego coacha. No i tutaj odsyłam do twórczości niejakiego Wapniaka. Jest to Maciej Wapniak Wapiński, który kiedyś miał kanał Veto, teraz ten kanał po prostu to jest Maciej Wapniak Wapiński i on wypromował tego tradera, przynajmniej tak twierdzi, a pokłócił się z tym traderem o hajs. No jest to bardzo ciekawe zjawisko, to znaczy, ten Wapniak opisał cały ten model biznesowy działalności tego tradera, no i ogólnie z tych opisów wynika, że zarówno ten trader, jak i kilku innych ludzi działających w tym biznesie, oni wszyscy gadają o spekulacjach, oni wszyscy się chwalą, ile to właśnie zarabiają na giełdzie, ile to zarabiają na spekulowaniu, a tak naprawdę nikt z nich na giełdzie nie zarabia. Wszyscy oni zarabiają na szkoleniach. Na szkoleniach, no i ten Trader 21 na swojej stronie Independent Trader, no to właśnie oferuje kursy biznesowe. Te kursy biznesowe są dwa. Jedna podstawowa wersja kursu biznesowego to jest 3950 zł, a wersja pro to jest 6400-950 zł. Więc jest to spora kasa. Jest to spora kasa, no w każdym razie 6,5 tysiąca, 4 tysiące złotych. No i w ramach tych kursów biznesowych, no to jest tak, tam 60 godzin wykładów tego tradera, jakaś książka, jakieś coś tamtego, no w każdym razie no jest to kurs biznesowy, który nie wymaga od tego tradera jakiejkolwiek aktywności. On raz to przygotował, nagrał ileś tych filmów, tam też napisał kilka książek, no i w ramach tego kursu po prostu teraz naciąga dzieciaków właśnie na to, żeby każdy tutaj marzący o tym życiu, właśnie takim szczęśliwym życiu tradera, który sobie budzi się rano, robi medytację tybetańską, później je jakieś żarcie bez glutenu, później w końcu instaluje się ze swoim laptopem na balkonie, naprzeciwko właśnie nad morzem, na Majorce i prowadzi szczęśliwe życie. Każdy, któremu ten właśnie
ten trader zaimponował i chce podążać jego losem i też być takim rekinem biznesu, no to zaczyna tutaj swoją przygodę z biznesem od zapłacenia temu traderowi 4 tysiaków albo i 6,5 tysiaka, a to się oczywiście nie kończy, bo to tutaj to jest ten kurs, to jest ten taki kurs, no ale tam jakby jak wejdziecie na tą działalność tego tradera, to on jakby to jest profesjonalny akwizytor, zarabia na wszystkim. Więc ten wapniak współpracował z tym traderem przez kilka lat. Nagrywali mnóstwo filmów. Ogólnie ten wapniak to taki jest, jakby to powiedzieć, przygłup. To znaczy to jakby dla mnie samo słowo kuc, czy wolnorynkokretyn jest synonimem przygłupa, ale tutaj kiedy ja mówię, że wapniak jest przygłupem, no to dlatego, no bo jednak no jakby no wizualnie jakby no pierwsza taka, no wystarczy porównać, nie wiem, tam pół minuty wypowiedzi tego tradera, no to jest to jednak człowiek, który niezależnie od tego, czy on wie, o czym mówi, czy nie wie, o czym mówi, no to tak tutaj pracuje nad swoim wizerunkiem, że jednak sprawia wrażenie osoby poważnej. Tutaj rzuci kilkoma mądrymi terminami, no i ogólnie, no przynajmniej sprawia wrażenie osoby, która troszkę tych książek ekonomicznych przeczytał. No ten wapniak, no to jest raczej taki typ błazna, jak tam, jakby z tej szkoły korwinowskiej, no to właśnie mamy ludzi, którzy zafascynowali się Korwinem Mikke, to jest 3% ludzi, którzy zafascynowało się treściami, które ten Korwin Mikke głosi, a więc tam właśnie Misek, Hayek, Milton Friedman, czytajmy ekonomię, inne takie, a 97% ludzi zafascynowanych Korwinem, no to są ludzie zafascynowani happeningami Korwina, a więc jakieś bonmoty, a więc jakieś wygłupy, a więc jakieś takie, no i właśnie jakby ten wapniak, no to jest raczej z tej szkoły, a więc korwinista, który no, naśladuje Korwina Mikke, no, wygłupami Korwina Mikke. No ale, więc ja tego wapniaka, to ja już znam nie od dziś, bo ja pamiętam, że swego czasu on skomentował ten film, tą moją debatę z Szymkiem na wojnie idei. On tam napisał komentarz, z którego jakby zastanawia się, czy dlaczego ja w ogóle nie jestem w więzieniu. No więc tamta debata była w roku 2018, więc już jakby no nasza tutaj znajomość internetowa sięga kilku lat. Dobra, więc ten wapniak prowadził sobie te swoje kanały takie, kurde. Przerwałbym ten film i nagrał jeszcze raz, ale tutaj synek śpi, a zaraz muszę go do żłobka zaprowadzić, więc nie ma czasu. No, materiał jest na tyle niewymagający intelektualnie, żebym tutaj musiał przerywać ze względu na jakieś kasłanie. Dobra, więc ten wapniak, no to jest właśnie taki kuc zajmujący się lansem na YouTubie, no i on sporo materiałów z tym traderem 21 nagrywał. Nagrywał tam 4 lata temu, 3 lata temu, 2 lata temu i jak łatwo się domyślić, już tych filmów nie nagrywają, bo pokłócili się. O co? O co mogły się pokłócić wolnorynkokretyny? Wolnorynkokretyny pokłóciły się oczywiście o kasę. Pokłóciły się o kasę, no i tutaj ten wapniak 2 tygodnie temu nagrał 2 filmy, w którym mniej więcej zdemaskował tego tradera 21. Coś, co dla mnie nie było żadną tajemnicą, coś, co nie było tajemnicą dla żadnego marksisty, który patrzy z zewnątrz na to środowisko, no to tutaj jednak dobrze jest, że człowiek, który siedzi od wewnątrz, no to on zdemaskował tego tradera jako cwaniaka, jako takiego właśnie, no ogólnie no to jest wszystko taka piramida finansowa. Piramida finansowa polegająca na tym, że ten trader ma stronę internetową, na tej stronie internetowej sprzedaje te kursy i ponieważ on sprzedaje te kursy, no to robi wszystko, żeby występować na YouTubie, na różnych kanałach i on płaci on płaci tym ludziom, a więc to jest właśnie kanał Wapniaka, kanał Nam Zależy, kanał jakiś tam Ekspert w Bentleyu i kilka innych kanałów właśnie kojarzonych z promowaniem właśnie tego ekonomicznego liberalizmu.
Wszędzie tam, gdzie ten trader się lansuje, to on się tam pojawia, on tym ludziom płaci i on im płaci podwójnie. Po pierwsze płaci im za fakt, możliwość wystąpienia na tym kanale, a po drugie płaci im za prowizję od sprzedaży tych jego kursów i jego książek. Więc on sobie współpracował z tym wapniakiem przez kilka lat, ale ponieważ no, w tym środowisku finansowych spekulantów, no to nie tylko jest wielu innych chętnych, którzy chce iść jakby tą samą drogą, a więc jakby lansować się w internecie jako ekspert od spekulacji tylko po to, żeby nigdy tej spekulacji nie uprawiać, no bo jednak spekulacja to jest ryzyko, no bo to jest, można wygrać, można przegrać. Akcje mogą pójść do góry, ale akcje mogą pójść w dół, więc żaden inteligentny spekulant nie zajmuje się spekulacją. Oni wszyscy zajmują się coachingiem. Oni wszyscy zajmują się sprzedawaniem produktu biznesowego, różnych kursów, różnych książek i żerują na młodych ludziach, właśnie tych 15, 16, 18 latkach, którzy właśnie zmanipulowani jakąś taką chęcią osiągnięcia sukcesu finansowego, tutaj żerują na swoich rodzicach, znaczy to chyba nie wszyscy, no bo jednak, no, żeby wyłożyć 4000 zł na kurs, no to już jednak są dzieci przynajmniej z klasy średniej. Na nich to też takie perfidne, bezwzględne żerowanie, no. I w dodatku ten wapniak ujawnił, no, że ten trader, no to zajmuje się takim katastrofizmem, a więc on straszy kryzysem, on straszy komuną, on straszy różnymi rzeczami, że, które mają nastąpić, że on ma tutaj właśnie ostrzega, że zabiorą oszczędności, że zabiorą inne rzeczy i dzięki temu, że właśnie wywołuje taką panikę, no to na tym zarabia kasę. I to ten wapniak powiedział, więc jakby to jest bardzo ciekawe, żeby to nie było, że a, bo tutaj towarzysz Michał szerzy komunistyczną propagandę, nie wie o co chodzi i tutaj szkaluje uczciwego inwestora tradera 21, który to uczciwy inwestor trader 21 chce się dzielić swoją wiedzą, no. No więc ja bym chętnie się dowiedział, ile on realnie zarobił kasy z inwestycji, a ile tej kasy zarobił ze sprzedawania tych kursów. No ja rozumiem, że to jest ogromna kasa, no bo ten sam wapniak, który jedynie z prowizji polecania kursu mówi, że zarobił na tym kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli prowizja, nie wiem, 5% i on ma 5% i to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, to łączny obrót tego, no to są olbrzymie pieniądze, no więc o takimi pieniędzmi obraca ten trader. Więc to nie dziwne, że on nie chce być posłem i że też nie chce być europarlamentarzystą, no bo jak sobie wyobrazicie, że tutaj jest 7 tysięcy, nie wiem, 6,5 tysiąca złotych za kursy pro, no a on cały czas to uaktualnia i tutaj jakby... Dobra. O co się oni pokłócili? No z tego co ja rozumiem, to się pokłócili o to, że ten wapniak, no to też współpracował z jakimś innym guru, no i wtedy ten trader powiedział, a tutaj ty wykorzystujesz mój wizerunek, a współpracujesz z kimś innym, coś tam się pokłócili, nieważne. Najważniejsze jest to, że się pokłócili, najważniejsze jest teraz to, że wapniak tego tradera obsmarował w internecie, a z kolei trader mu zagroził pozewem sądowym. Nie wiem, czy zagroził, czy będzie po prostu pozew sądowy. Więc no to jest jakby konsekwencja wszystkich tych właśnie takiej piramidy finansowej i środowiska, gdzie jedyną motywacją jest kasa. Więc no oczywiście powtarzam jeszcze raz, no. My, jako tutaj marksiści, komuniści, no staraliśmy się tą młodzież, no, pociągnąć troszkę w innym kierunku, no powiedzieć, słuchajcie, no to jest wszystko bzdura. No i to jest troszkę smutne, że jednak, no, dziesiątki czy setki tysięcy młodych Polaków właśnie zafascynowanych spekulacją, zafascynowanych jakimś takim pasożytniczym trybem życia, że oni całe życie będą grać na giełdzie, spekulować bitcoinem i coś tam i no to mają właśnie takich cwaniaczków, którzy właśnie dlatego, że mają taką stajnię idiotów, których mogą doić,
I to jest jakby, oni nawet nie doją te dzieciaki, oni doją rodziców tych dzieciaków, bo te dzieciaki, no to przecież od rodziców biorą pieniążki, no. Więc taka jest, więc no wyjątkowo szkodliwa działalność jest tego tradera 21. No i tutaj cieszy fakt, no, że na szczęście on został zdemaskowany. No i cieszy fakt, że tutaj się kłócą między sobą, więc no będę dla was jakby no, informował o rozwoju tej dramy. No w każdym razie, no. No jakby szczęście w nieszczęściu jest takie, że ponieważ towarzysz Michał tutaj też jest obiektem wielu różnych dram i też z różnymi byłymi współpracownikami, no to tam od czasu do czasu następuje jakieś rozstanie, ale ponieważ ja na kanale nic nie zarabiam, tutaj nie ma żadnych płatnych treści, nie ma żadnych reklam, nie ma żadnych sponsorów, nie ma nic, no to przynajmniej jakby, no te rozstania, no to jest głównie jakaś taka spory polityczne, ewentualnie spory polityczne lub spory personalne, ale nie ma tych sporów finansowych, bo tutaj jest jeszcze ten element. No, co ja jeszcze chciałem powiedzieć? No chciałem jeszcze... coś miałem powiedzieć jeszcze, ale jakoś... powiem czy nie powiem? Przypomnę sobie czy nie. Aha, dobra, nie to miałem powiedzieć, ale co innego powiem. Więc wynika z tego, że oni się pokłócili w konkretnym momencie życiowym dla tego wapniaka. Ten wapniak zadeklarował, że w roku 2020 przez 5 miesięcy był mniej aktywny na kanale, gdyż mu się dziecko urodziło. A więc dziecko, więc to dziecko jest mniej więcej w wieku mojego syna, bo moje dziecko też się urodziło w roku 2020. Więc wapniak pozdrawiam. Rozumiem, że ma podobne problemy ojcowskie. I to był powód dla tego tradera zerwania współpracy, bo on oskarżył tego wapniaka, że ty teraz zajmujesz się dzieciakiem, ty nagrywasz jakieś głupie filmy, ty nie masz czasu na robienie filmów merytorycznych, ja z tobą zrywam współpracę, bo ty jesteś niemerytoryczny, bo ty cały czas zajmujesz się dzieckiem. I to jest esencja kapitalistycznych stosunków pracy, no, że właśnie tutaj no, można z człowiekiem współpracować, ale jak ten człowiek, to zazwyczaj to jest kobieta, która zachodzi w ciążę, z dnia na dzień cała ta jej kariera może zostać właśnie zniszczona przez fakt, że ona zajmuje się macierzyństwem. Z tego wynika, że nawet facet, który nie rodzi, też może zostać zniszczony biznesowo w momencie, kiedy przez kilka miesięcy musi się zajmować swoim dzieckiem. Więc to też pokazuje, no, jak te relacje pomiędzy kucami, jak te relacje pomiędzy spekulantami, no to, no, że tutaj nie ma żadnej jakiegoś, nie wiem, humanizmu, współczucia czy coś, nie spełniasz moich tutaj planów, to nara. Aha, więc jeszcze dwie rzeczy chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz, no to ja już chyba rozumiem, skąd się bierze popularność tego tradera 21 na YouTubie, no bo to rzeczywiście, jak patrzycie te rozmowy z nim, to jest przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na każdym filmie. Skąd to się bierze? No to się bierze stąd, że ludzie, którzy zafascynowani są właśnie takim sukcesem biznesowym, że będą sobie właśnie uprawiać medytację tybetańską na Majorce i patrzeć w morze, siedząc w laptopie, no to oni mają jakieś takie poczucie, że to jest właśnie... Ponieważ filmy tradera na tym kursie biznesowym kosztują 6,5 tysiąca złotych, to oni oglądają go na YouTubie za darmo. Bo tutaj trader przemówił i oni mogą obejrzeć za darmo, dlatego to jest jakaś taka właśnie led na muchę, no, że nic tak nie przyciąga jak świadomość, że tutaj nie muszę płacić traderowi tej kasy, ja go mogę wysłuchać za darmo.
Więc to jest jedna rzecz. No druga rzecz, no to ten wapniak, no, który zrywając współpracę z tym traderem, no to on się nie wyleczył z tego, mimo że on jakby od A do Z, no to właściwie, no po wysłuchaniu tych enuncjacji wapniaka, no to właściwie człowiek powinien otrzeźwieć i powiedzieć, nie, ja rzucam z tym całym wolnorynkowym syfem, to są wszystko cwaniaki, tam nie ma nikogo uczciwego, a cała ta spekulacja to jest jedynie no, taki lep na głupich, no bo to jakby o to tu chodzi. Więc ja oczekiwałem, że ten wapniak przynajmniej powie, no tak, współpracowałem z tym traderem, on mnie wydymał, ja zmądrzałem i teraz, nie wiem, zmieniłem poglądy czy coś. On mówi, ja wcale nie zmądrzałem. Ja dzięki temu, że przestałem współpracować z traderem, ja sięgnąłem do innych coachów, zagranicznych coachów. Ja już teraz nie jestem coachowany przez tradera 21. Ja jestem coachowany przez konkurentów tradera 21 z zagranicy. No więc to jest przypadek psychiatryczny, no.